Funky Disco. Siemano, z tej strony Stachu. Dzisiaj przetestujemy sobie dwa emitery dźwięku od Funke, czyli Funke Szlak 10 i Scream 10S. Funke Szlak 10 w opakowaniu jest 6 sztuk. Łącznie paczka ma 121,2 gramy neku. Kategoria P1. Rok produkcji 2017. Scream 10 ma 3 sztuki w środku w kartoniku. One mają łącznie 58,5 grama neku. Mniej więcej wypada po niecałe 20 na sztukę w jednym i drugim opakowaniu. Tworzymy sobie Funke Szlagi. Fajne emitery dźwięku, bo mają przede wszystkim długi ląd, który jest bezpieczny. Jest dużo czasu na oddalenie się. Ładnie taśmą zabezpieczone. Teraz screamy. Funke Szlagi 10 mają flarę czerwoną lub zieloną, a screamy mają pisk. Scream. Funke Szlag widać, że różnica dosyć jest w wielkości. Dobra, na początku przetestujemy sobie na wirowym klocku. Tak jak ostatnio Dumbumy 5G i Explodery 4. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym przypadku. Dobra, pierwszego może Screama 10. Kurde, on jest długi. On jest długi. Trzeba dziurkę może mam zrobić, żeby lepiej weszło. Ciut niżej. Dobra, może być. Pojedziemy z pierwszym. Klocka nie ma. Klocek chyba bardziej zniknął niż od Dumbuma i Explodera. No, tu jak widać jest wykoszone przez Screama. A tu jeszcze są ślady po Dumbumie i Exploderze. Dobra, teraz jedziemy z Funke Szlagiem. Wiatr dzisiaj mocno wieje. I po oczach, gałęzią. Zielona flara, widzę, że prawie nie widać, ale dobra. Ładna, długa flara. Ale był głośniejszy. Tak, i klocki kurde są w odległości 50 metrów nawet. Tu widać, że jest trochę węższa dziura, ale za to głębsza. Dobra, teraz odpalimy sobie pod garnkiem i jeszcze w nocy. Także chwilowe cięcie i zobaczymy się za chwilę. Dobra, teraz lecimy z testem pod garnkiem na tym samym.
samym pieńku, co wcześniej był Doom Boom 5G i Exploder, więc można będzie porównać wysokość, chociaż widzę, że te drzewka, do których porównuję, są trochę na wygięciu od tego wiatru i jeszcze wiatr wieje, więc może trochę zdmuchiwać na bok. Co za głupia taśma. Mike, come on. Dobra. Oj, mógł dać jeszcze większą tą petardę. Wyjdzie? Bo może być. Dobra, jakoś się trzyma. Odpalamy. To był co? Scream, nie? No, Scream, tak. Uciekamy! Gdzieś tam w krzakach się pali. Chyba zmienię pozycję. Coś się kopci. Jest pisk pod garnkiem. Kurna! Mój zacny garnek rozjebał. A nie! Co to kurwa było? Jak on za plecą mi przyleciał. What the fuck? Jak... Kiedy on poleciał? Cały czas strzela? O człowieku! Jak on wygląda? O mój Boże! Jak to się stało? Patrzcie, co się stało z pieńkiem. Mój pieniek rozerwało. Oh my god. Mój garnek, jak on nie miał kształtu grzyba, tylko był prosty cały. Ja pierdzielę. Ale jest ciepły. Dobra, odpalimy jeszcze tego funkę szlaga, mam nadzieję, że mi nie rozerwie do końca garnka. On jeszcze pamięta, jak mi mleko było do butelki grzane. Jak byłem mały, no. Dobra, znowu walka z taśmą, dobra jest. Tu się udało szybciej. Ale nawet nie wiem, gdzie ten garnek poleciał, jak wysoko. No. Za rączka odpadnie chyba. Ale miał rąbnięcie. Człowieku. Dobra, może ostatni raz widzimy ten garnek. Żegnaj. Ale co jest dalej za paliczkę. Dobrze, że byłem, nie dostałem. Palić się pali. Chyba jest flara. To się mocniej dymi, no. Poleciał garnek, leci w częściach. Teraz go widziałem. O mój Boże. Te petardy się nie nadają do garnków. Boże, jakichś takich konkretnych. Dobrze, że się z nim pożegnałem. O! Oh no! Ja go wykręcił. Ale kurna grąc, człowieku! Ja pierdzielę! Jak żywy ogień. By się mogła trawa zajarać. Ja pierdzielę. Już na pewno wiadomo, że funkę szlagi i screamy są mocniejsze od Doom Boom 5G. A które jest mocniejsze? Kurde, nie jestem pewny. Zobaczymy jeszcze, jak pieniak wygląda. Na pewno głośniejszy jest funkę szlag. Przynajmniej jak dla mnie. Pieniak rozerwany bardziej. Co do mocy, które jest konkretniejszy, to pewny nie jestem. Mniej więcej oba tak samo.
tylko że głośniejszy Funkeschlag i na pewno lepsze niż Doom Boom 5G i Explorer 4, tylko niestety droższe, bo ponad 50 zł za opakowanie. Dobra, teraz się zrobiło ciemniej, to odpalamy najpierw Screama 10S. No to postaw na górce czy coś i się zawiń. To postawiłeś czy położyłeś? Położyłem. Mogłeś postawić, to dobre. Długi lącik, bezpieczny, to się pali. Czerwona flara. Pisk. Titanium, saludy, walnięcie. Było czuć siłę. No teraz co następne? Czerwona. Funkeschlag 10 z czerwoną flarą. Jeszcze akurat kiwa, bo zaczął deszcz padać, ale dobra. Jak się... dobra. Postawiłeś, nie? Postawione ładnie. Czerwone, ale mocno to flara. Chyba mocniejsze było to? No. I flara w kolorze zielonym. Kurde, teraz żeś tak się za drzewem ustawił trochę, ale dobra. I pali się. Zielona flara, ona teraz słabsza jest. A się jeszcze obaliło, więc... Ale poleciały odłamki. Tu już nie widzicie, ale dymu dosyć jest nawet widać na tle czarnego lasu. Dobra, dzięki za... Tu będzie taki mały bonusik. Wsadzimy, że Funkeschlagów jest więcej. To wsadzimy jedno w bajorko po dziku. Dobra, mam nadzieję, że... O, jest mięciutko. Z czerwoną flarą. Teraz gdzie spierdzielić, żeby nie dostać? Tam, dobra. Odpalamy i uciekamy. Jest flara czerwona. Na kamerze aż tak super nie widać, ale jest konkret. Dużo dymu. O, panie! Zobaczymy, jak to wygląda. O, człowieku! Tutaj ten cały kawałek był rozwalony przez petardę. No teraz się dwa dziki zamiast jednego zmieszczą. Dobra, dzięki za oglądanie. Nara.